dzisiaj takim kimś jak Han, kto może sobie pozwolić na to, żeby nie badać świata empirycznie, nie tak poznawać go, tylko w taki zapośredniczony sposób. Siedzi w miejscu, jest w jednym punkcie, słucha, zbiera dane i z tych danych generuje coś nowego. I chciałam się ciebie zapytać, jak ty czytałeś tę książkę i w ogóle ten mój pomysł, żeby sztuczna inteligencja była w tej opowieści, jak ty to w ogóle odnalazłeś? Myślę, że akurat generacja bardziej z Marco Polo niż z Hanem, bo Han to czyli słuchał, a Marco Polo właśnie mówi o tych miastach i w pewnym sensie też się okazuje, że o tym mówił, o tych miastach, nie których odwiedził, tylko które jakoś wymyśla, bo to i poniekąd każdy są prewenecją, poniekąd każdy są czymś innym. I w pewnym momencie to już tak się gubi, czy to ma być, czy tu o to chodzi, żeby mówił miasta, które są, czy mówić się o aspektach takich miast, aspektach miast, czy aspektach przeżyć z miastem. No to ma jakieś odgórne możliwości generacji tekstu. Coś potrafię stworzyć, nie napiszesz powieści, często nie stworzy dobrego dialogu, ale często bardzo dobrze wychwytuje klimat czegoś. Klimat, atmosferę, kontrast, podobne. No i ty byś pomyślał sobie, że kurczę, to się bardzo tutaj przyda. I tutaj, co więcej, były też takie fragmenty w samych miastach niewidzialnych, gdzie mówi Marco Polo, jak to generuje te miasta, że nie mogą być zbyt podobne, ani zbyt mało prawdopodobne. Musi to być coś pomiędzy, żeby tak to było takie miasto, które mogłoby istnieć. I to jest dokładnie jak się generuje treść przez komputera. Jeśli się generuje coś zbyt mało prawdopodobnego, no to jest po prostu jakiś taki bełkot. A jeśli zbyt, to jest po prostu zbyt prawdopodobne, to się już powtarza rzeczy, które sobie już są w kółko i to jest po prostu nudne, to nic twórczego, nic ciekawego. Czasami nie zawsze da się tak dobrać poziom, żeby to było coś pomiędzy. I kujmy ze swoim dużym zaskoczeniu, że jak użyłem takich jednych z nowszych modelów do generacji tekstu i kazałem dokończyć kawałki opowiadań, kawałki opisów miast Italo Calvino, to okazało się, że kończył w sposób dość ciekawy. Inny niż autor, ale po prostu, a takie rzeczywiście było w tym coś, było w tym coś ciekawego, coś twórczego. I takie do tego stopnia, że po prostu, że jak też pokazałem ludziom, to stwierdzili, że no, rzeczywiście fajnie, rzeczywiście wyczuł klimat, wyczuł styl, wyczuł taki rodzaj narracji. No i stwierdziłem, że skoro tam Marco Polo generował na podstawie tego, co widział w tej książce, no to czemu nie zrobić krok dalej, że na podstawie tych wygenerowanych sztucznych miast nauczyć, by generował kolejne. Zobaczcie, jako taki eksperyment, powiedzmy, lingwistyczny. Thank you.